W bieżącym roku szkoła muzyczna, nasza Żorska Szkoła Muzyczna obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Zatem powstała w roku 1990. Ale na początku była to tylko szkoła muzyczna pierwszego stopnia, Państwa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia, uczniów malutko, zaledwie 63. Już w niedalekiej przyszłości, bo za 7 lat powstała samorządowa szkoła muzyczna drugiego stopnia, czyli tak zwana szkoła średnia. Na początku miała też niewielu uczniów. Jeżeli na samym początku było ich 63, to dzisiaj na obu poziomach kształcenia, czyli w pierwszym stopniu i drugim, w podstawowej i w średniej szkole muzycznej, kształci się 270 uczniów. Rozrosła się również kadra pedagogiczna. Mamy nauczycieli uczących prawie na wszystkich instrumentach. Nie mamy jedynie klasy perkusji, która jest niezwykle kosztowna i rozbudowana. A tak uczymy na wszystkich instrumentach dętych, na smyczkowych, na gitarze, jest klasa fortepianu. Uczniowie nasi odnoszą liczne sukcesy i szkoła wyrobiła sobie już swoją markę naprawdę na arenie ogólnopolskiej. Absolwentów Akademii Muzycznych, wbrew temu, że jesteśmy młodą szkołą, mamy już bardzo, bardzo wielu. Absolwenci naszej szkoły działają na różnych płaszczyznach. Nawet ci, którzy tych Akademii Muzycznych nie kończyli, uprawiają muzykę w przeróżny sposób. Uczą w ogniskach, mają własne zespoły, grają w orkiestrach, czy dętych, czy symfonicznych. Wiążą się z muzyką. Ta ich miłość do muzyki rzeczywiście promieniuje na środowisko żorskie, co dla nas jest wartością niezwykle wielką.